Ładnie zagrali, prawda? Pięknie. Pięknie? Moi koledzy muzycy z Londynu. Ja myślałem o piłkarzach ręcznych. Dzień dobry, Błażej Zmysłowicz. Ja chciałem odpowiedzieć panu redaktorowi na pytanie, dlaczego tak dobrze nam poszło wczoraj w meczu. Otóż mam 36 lat i to był mój pierwszy w ogóle mecz w historii mojego życia, na którym byłem jako kibic. Stąd wynik nie mógł być inny, jak właśnie wygrana Polski. A tak na poważnie, niesamowite wrażenia. Do dziś mam głos ochrypnięty. Niesamowity doping. Gratulacje. Dziękujemy panu, że pan dopingował. Trochę pana wypuściłem, przepraszam. Nie, no nie zrozumieliśmy się troszkę. Ale rzeczywiście filharmonicy zagrali przepięknie. Urywki. Urywki z rozrywki. Filip Jaszlar, pierwsze skrzypce do Mozarta. Ale szczypiorniści zagrali rewelacyjnie. Co więcej, kupiłem bilety na półfinał i mam nadzieję, że jesteśmy z panami umówieni. Naprawdę, tak, ma pan? Zrobiłem pan bilety? To. Tak, o, to tak. Proszę krzyczeć też ode mnie, dobrze, jeśli można. Dzień dobry państwu. Mam do pana, panie Marcinie, prośbę. Niech pan łaskawie sprawdzi, w jakich cenach są teraz helikoptery, a ja coś słuchaczom opowiem. A nowy chce pan, czy używany? No nie, no używany. Państwo wybaczą, ale muszę się pochwalić. Kilka dni temu grupa Mozarta występowała w Ciechanowie. Na nasz koncert wstęp był wolny. To prezent władz Ciechanowa dla mieszkańców. Przyszło ponad 1000 osób, co jest dla nas bardzo niecodziennym doświadczeniem. Nasz koncert się podobał, a po bisach, cały czas się chwalę, na scenę wszedł prezydent Ciechanowa i powiedział, cytuję: w trakcie panów koncertu otrzymałem SMS-a od mojego współpracownika. SMS treści: oni są lepsi od Zenka Martyniuka. Taki usłyszeliśmy komplement. Jak to, nie znają państwo Zenka Martyniuka? No to on grał w Sylwestra w Ciechanowie i to on śpiewa najpopularniejszą teraz piosenkę. Przez twe oczy, te oczy zielone, oszalałem. Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask. Wszystko dobrze? Tak. I zdaniem władz Ciechanowa grupa Mozarta jest lepsza od Zenka Martyniuka. Czy państwo zdają sobie sprawę, jakie to może mieć dla nas konsekwencje? Kiedy ta wiadomość pójdzie w świat, a właśnie poszła, nasz telefon rozgrzeje się do czerwoności. Przecież właśnie trwa karnawał. Tak na wszelki wypadek przyniosłem do studia telefon, ale dzwonek wyciszyłem. A ja serce spragnione miłości ci oddałem. Ja wiem, że wpadłem w ton triumfalizmu, a powinienem skierować kilka słów do wielkiego przegranego. Panie Zenku, czy pan Martyniuk jest słuchaczem Trójki, panie Marcinie? Pisał rano, że... No to właśnie bardzo dobrze. No to na pewno nas słucha. Panie Zenku, głupio wyszło. Proszę się nie martwić. Przykro mi, że akurat z nami pan przegrał, ale proszę wyciągnąć wnioski. Może wplecenie do pańskich piosenek kilku cytatów muzyki tanecznej z XVIII wieku nie jest złym pomysłem? Wielkie kariery... O, przepraszam, SMS. W sobotę zapraszamy Rudna Wielka. O nie, w sobotę to my gramy... No nie, bo gramy w Rzeszowie w sobotę. A gdzie jest Rudna Wielka? Tutaj obok Niewielkiej. Właśnie, koło Rudnej Małej, czyli województwo podkarpackie. O, to w Rzeszowie gramy o 18, to w Rudnej możemy spokojnie zagrać o 21. Odpisze pan? Dzięki. Wielkie kariery rozpoczynały się... Stawkę musi mi pan podać, bo ja muszę to wysłać. To zaraz zobaczymy te helikoptery. Wielkie kariery rozpoczynały się w Ciechanowie. Wszyscy wiemy, że królowa jest tylko jedna, a grupa Mozarta jest lepsza od Zenka Martyniuka. O, znowu SMS. Znowu na sobotę. Bartoszyce. No to nie damy radę. Sprawdził pan, ile kosztują helikoptery? Bo w tym karnawale taki helikopter może nam się przydać. Taki na częstotliwości 2,4 GHz to od 99 zł pan już kupi. To ja się będę decydował. Może być? Tak, bardzo dobrze. Ale tu mam taki za 589 troszkę, ale wygląda na profesjonalny. A ile ma na latane? Nie, no nówka sztuka. Koszt samego szkolenia na Robinsonie 44, proszę pana, 80 tysięcy złotych. Na takim małym? Nie, no to już na tych dużych. Aha, na dużym. To już na tych dużych. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski, do usłyszenia. Dziękuję. Ale jakby pan potrzebował, żeby wysyłać panu SMS-y, to... Tak? Dziękuję.